A tu niebieski. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, otwieram 28. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Zagrodno, zwołaną na wniosek przewodniczącego Rady Gminy. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest, i tu proszę, zagłosujemy jako kworum. A tam na tablicy się nie wyświetla. Nie, 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 to jest dobra. Ale to wyświetli się tableta. Dobrze. Na razie jest obecnych 11, nieobecnych 4. Pani Grabka, pan Łódz, pan Szklasz jeszcze nie ma. Dobrze. Nacisnąć kworum. Musisz zrobić. No i pani by się mogła tutaj dotknąć. Tak, to jest. Pan Jan Łódz jeszcze. To? O, jeszcze. Pana Radnego Śliwaka nie ma, to jest wszyscy. Wszyscy, tak? Stwierdzam, na dzisiejszej sesji obecnych jest 14 radnych, na stan 15, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Radni wraz z zawiadomieniem na sesji otrzymali porządek obrad. Czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad? Dziękuję, nie ma. Odczytam teraz porządek obrad. Otwarcie sesji, co nastąpiło. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy Zagrodno w sprawie udzielenia odpowiedzi na pozew pani Karoliny Barbowskiej do Sądu Pracy w Rybnicy, 4 Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i zamknięcie sesji. Przechodzimy do drugiego punktu. Odnośnie zajęcia stanowiska przez Radę Gminy Zagrodno w sprawie udzielenia odpowiedzi na pozew pani Karoliny Bardowskiej do Sądu Pracy w Rybnicy, 4 Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Żebyśmy wiedzieli, o co chodzi, poproszę panią przewodniczącą o przeczytanie pozwu. Sam pozew bez uzasadnienia. To jest tak. Komunika Karolina Bardowska, uznany Urząd Gminy Zagrodno. Wartość przedmiotu sporu 43 800 zł. Pozew o zapłatę i ukształtowanie wynagrodzenia. Wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz pokutki 7300 zł tytułem odszkodowania za dyskryminujące ukształtowanie wynagrodzenia z odsetkami ustawowymi liczonymi za opóźnienie. Od kwoty 3650 zł od dnia 25 sierpnia 2020 roku do dnia zapłaty. Od kwoty 3650 zł od dnia 25 września 2020 roku do dnia zapłaty. Ukształtowanie łączącego mnie z pozwanym w stosunku pracy z wyboru w ten sposób, że miesięczne wynagrodzenie powódki będzie wynosić. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4700 zł brutto, dodatek funkcyjny w wysokości 1920 zł brutto, dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku brutto i zasądzenie od strony pozwanej na rzecz pobudki kosztów postępowania. Bez uzasadnienia. Bez uzasadnienia. Dziękuję bardzo. Ja teraz przeczytam pismo, a potem otworzymy dyskusję. Zagrodno 28 października 2020, Sąd Rejonowy w Rybnicy, 4 Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Rybnicy. Powódka, Bardowska Karolina, pozwany Urząd Gminy Zagrodno. Pismo przewodniczącego Rady Gminy Zagrodno. Tytułem wyjaśnienia podaję, że jako przewodniczący Rady Gminy Zagrodno nie znajduje żadnych podstaw prawnych do tego, aby udzielać odpowiedzi na pozew.
wniesionej przez pobudkę. W tym zakresie nie zgadzam się z prawnikiem, radcą prawnym Kowalskim Maciejem, że to Rada Gminy ma udzielić odpowiedzi. Niniejszy jednak w zakresie, w jakim jest to możliwe, odnoszę się do treści pozwu. Szanowni Państwo, muszę trochę maskę ścisnąć, bo okulary trzeba ubrać, a się paruje. Zgodnie z brzmieniem artykułu 11a ustawy o samorządzie gminy, Rady Gminy, Rada Gminy jest organem, którego kompetencje ustawodawca określił w treści artykułu 18 tej ustawy. Artykuł 8.2 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że czynności związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje przewodniczący Rady Gminy, a pozostałe czynności wykonuje osoba wyznaczona przez wójta, osoba zastępująca lub sekretarz gminy. Z tym, że wynagrodzenie ustala Rada Gminy w drodze uchwały ustalające wynagrodzenie wójta podlegają ocenie wojewody pod kątem ich zgodności z prawem. Sprzeczne z prawem uchwały i zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego są nieważne, o ile zostały podjęte z rażącym naruszeniem prawa, a o ich nieważności w całości lub w części orzeka organ nadzoru. Zgodnie z artykułem 91 ustawy 1 ustawy o samorządzie gminy. Przedmiotowa uchwała została doręczona wojewodzie dolnośląskiemu sprawującemu nadzór nad działalnością gminy na podstawie kryterium zgodności z prawem, a ten nie znalazł podstawy do uchylenia uchwały numer 22141220 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wynagrodzenia wójta gminy Zagrodno, a sama zainteresowana nie zaskarżyła jej w ustawowym 30-dniowym terminie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Rady Gminy. Powódka nie skorzystała z możliwości złożenia skargi do Sądu Administracyjnego. Pomimo wiedzy w tym zakresie, na tej samej sesji Rada Gminy Zagrodno, Rada podjęła uchwałę w sprawie wygaszenia mandatu. W tej uchwale tę uchwałę powódka zaskarżyła. Sprawa w toku, a zamiast uczynić to samo w stosunku do uchwały obniżenia jej wynagrodzenia, skierowała do Rady Gminy Zagrodno oraz Urzędu Gminy Zagrodno pismo w zakresie ukształtowania stosunku pracy wraz z wezwaniem do polubownego rozwiązania sporu, bądź jeszcze będąc jeszcze w terminie do złożenia skargi. Nie będę odnosił się do kierowanych zarzutów naruszenia zasad równego traktowania przez Radę Gminy. Tego i przedmiotowego i poprzedniego wójta, gdzie Twierdzenie takie wskazuje na niezrozumiałe obowiązujące prawa w świetle przywołanej tu programatyki samorządowej. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 2 listopada 2016 roku, sygnatura 3APA 14/16, lex numer 2166574, zwrócono uwagę, że uprawnienia Rady Gminy do ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta jest
kompetencją ustrojową, a kontrola sądu powszechnego ogranicza się do oceny, czy ustalone na nowo wynagrodzenie wójta mieści się w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów. Na gruncie niniejszej sprawy jednoznacznie wskazać należy, że wynagrodzenie powódki mieści się w granicach zakreślonych przepisami prawa, co potwierdził także nadzór wojewody dolnośląskiego, nie podejmując rozstrzygnięcia nadzorczego, ani też nie skarżąc przedmiotowej uchwały do sądu administracyjnego. Podkreślić należy, że wynagrodzenie wójta ustalić może jedynie rada gminy, a nie sąd, czego zdaje się oczekuje powódka. Orzecznictwie podkreśla się, że dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia wójta w trakcie trwania jego stosunku pracy, czyli w trakcie sprawowania mandatu. Wyrok Sądu Najwyższego z 3 września 2008 roku, sygnatura IPK 24/08, Lex numer 65/81/73, przy czym obniżenie przez radę wynagrodzenia wójta nie wymaga jego zgody. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2008 roku, sygnatura 2 PK 330/07, OSNP 2009 rok/21, Miśnik 22/278. W mojej ocenie pomimo przekonania, że Rada Gminy Zagrodno nie jest stroną do przedstawienia na nie jest stroną postępowania, nie jest pracodawcą powódki, nie jest w posiadaniu jej akt osobowych, jak i nie może wystawić jej zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia. Powództwo w takim kształcie jest przedstawione sądowi. Winno być oddalone, a kwestie jego odrzucenia pozostawiam sądowi. Nie znajduję również podstawy do zawarcia ugody, bo nie ma takich podstaw prawnych na gruncie programatyki sądowej. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są w tym temacie jakieś pytania, zapytania, uwagi? Jeśli nie ma, dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obecność. Jeszcze sprawdzimy raz kworum, panie przewodniczący. Jeszcze raz kworum. Dobrze. Jeszcze raz. Chyba to się wyłączyło. Jeszcze raz.
Jest 15? Tak, dobrze. To teraz... To głosować. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad 15 radnych. Poddaję pod głosowanie stanowisko Rady Gminy Zagrodno w sprawie udzielenia odpowiedzi na pozew Karoliny Bardowskiej do Sądu Pracy w Rybnicy. Proszę o oddanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw lub kto się wstrzymał? Nie wyrzuciło. To już pan przewodniczący zagłosował, tak czekamy na to, co stało. No jeżeli ktoś jakieś problemy ma, to proszę się zgłosić. Ja mam. To pan Siwa, pan radny, przepraszam. Ja też to chcę. Pan Wieczna też jest. Większością głosów. 4-11 za, 4 przeciw. Dziękuję bardzo. Zamykam 27. Nie, to 8. 8 tu jest. 28 sesję Rady Gminy Zagrodno. Dziękuję bardzo. Już wyłączył pan? Już wyłączył pan.